Dzień dobry Państwu. Gratuluję koronie wywalczonego zwycięstwa. Mecz się ułożył. Dobrze się ułożył. Na początku. Później to, co było naszą mocną stroną w poprzednim roku kalendarzowym, pewnego czasu staje się naszą bolączką, żeby nie powiedzieć mocniej. I strata dwóch bramek zostaje fragmentów gry, w których wiadomo, że przeciwnik dysponuje na tych pozycjach z zawodnikami, którzy przy takim fragmencie gry, przy rozpisaniu, kto kogo kryje, no zawsze się znajdzie jak gdyby winny, że nie pokryje tego, którego powinien, albo krótko mówiąc, przegra z nim pojedynek. Dodać do tego trzeba, że wykonywane rzuty z boku, czy kornery, czy rzuty wolne, były lepiej przez zawodnika, szczególnie Lisowskiego, i one narobiły trochę nam problemu. A boli to, że wiedzieliśmy o tym, oglądaliśmy to, ale okazuje się, że trening swoje, a mecz jest nieporównywalny do tego, co się na treningu robi. Wydawało się, że krótko mówiąc, opanujemy grę, pogramy po tej zdobytej bramce, ale później, no nie będę chyba jedynym, który powie, że na tym boisku dzisiaj grać ładnie, bardziej skutecznie, nie tylko mam na myśli bramki, ale nawet i podania, i dryblingi, z pewnością było niełatwo. W dodatku jeszcze widać było, że szczególnie w środku boiska co najmniej dwóm naszym zawodnikom już pod koniec brakło szybkości, co dla mnie nie jest zaskoczeniem, bo doskonale wiem, jakie są ich możliwości. Natomiast momentami bardzo prosta gra korony. Wstrzeliwanie piłki w kierunku naszej szesnastki i później obojętne, czy ta piłka była wygrywana, czy przegrywana przez naszych zawodników. Jednak w opanowaniu piłki odbitej widać było, że korona ma przewagę nad nami. Stąd też wielokrotnie dochodziło do sytuacji trudnej. Jeżeli korona zdobyła bramki, powstaje fragmenta gry, to oczywiście nie jest jedynym, że tak powiem, problemem naszym, bo uważam, że w takim meczu to, co widzieliśmy o koronie, że trzeba będzie podjąć nie tylko grę, ale walkę w każdym metrze boiska, to pewnie zawodnicy to robili lepiej czy gorzej. A inni nie byli w stanie pewnie tego zrobić. Tym bardziej, że momentami bardziej zwartą grupą, że tak powiem, była korona, która tym bardziej po zdobyciu bramki miała jeden cel. Gdzie kopnęli piłkę do przodu, to jest dobrze, a my niestety musieliśmy grać. Pewnie za dużo my piłek prowadzili, tracąc w sposób nieraz dla mnie zdumiewający, bo przecież wielu z tych zawodników, którzy tyle błędów popełnili przy prostych zagraniach, podaniach, przyjęciach, to w tych warunkach no, nie miało prawa tego zrobić. Przy takim przeciwniku, który biegał, walczył, ciągle był blisko naszego zawodnika. Muszę przyznać, że jestem absolutnie zaskoczony, że tak łatwo mi się dali koronie.
ale doceniam Koronę za ich, że tak powiem, postawienie twardych warunków niemal w każdym miejscu na boisku. W dodatku straciliśmy Marka Wasyluka, który ma, wszystko na to wskazuje, złamany nos, a jak wiemy, to jest kilka tygodni poza grą. Jeżeli łudziłem się jeszcze przed meczem, że do Arki pojedziemy w składzie zbliżonym do dzisiejszego, to niestety, a może stety, następnych 8-9 zawodników weźmie udział w tym meczu. Dziękuję bardzo. Chyba ja nie mogę odpowiedzieć pół żartem, pół serio, bo dzisiaj było o boisku dla obydwu drużyn jednakowe. Ja czasem wspominałem o tym, że miałem absolutnie grany przy swojej publiczności i to jest dla mnie wielka sprawa. Z kolei ubolewam, bo czuję się absolutnie współwinnym albo nawet innym, że tak to wygląda na tym stadionie. Fakty są takie, jakie są. Podobno się nie dyskutuje z faktami. Natomiast oczekuję wiosny, oczekuję lepszej Murawy i wtedy będę miał dopiero odpowiedź co do gry, co do, że tak powiem wprost, czy Murawa jest półwinna, bo dzisiaj to absolutnie uważam, że to jest w moim przypadku byłoby to nie na miejscu narzekać na boisku, że to było przyczyną porażki. No, czy to było przyczyną, że dwóch facetów kopie z kornera i nasi zawodnicy nie potrafią wybić piłki? Czy to jest przyczyną, że Kazimierczak kopie w poprzeczkę, nie zdobyła bramki? Czy to jest przyczyną, że któryś tam na mając 5 czy 8 metrów od bramki nie wywalczy głową uderzenia, tylko nastawia tylko głowę? Nie, po prostu dzisiaj te umiejętności, które zademonstrowała Korona, poparte absolutnie wolą walki, która była widoczna, tak jak wspomniałem, w każdym miejscu boiska, nie daliśmy rady. To boli, ponieważ jak się nie ma wielkiej techniki, jak się nie ma pewnie się narażę zawodnikom, wybitnych zawodników, to trzeba postawić absolutnie na wolę walki, na gryzienie trawy, chociaż jej prawie nie było. Ja odpowiem od razu. Uważam, że ja już nie mogę nic kombinować. Prawdopodobnie 50-50 jest w tej chwili. Jeżeli bym chciał bronić swojej osoby, to bym powiedział 49-51. Sam pan widział, że walka na boisku poszła aż w takim kierunku, że straciliśmy zawodnika, to na istotnej pozycji. Natomiast nie wiem, czy Korona nam dzisiaj pozwoliła trzymać się tak zdecydowanie za ten uchwyt z tramwaju, ponieważ te zrywy Korony, które doprowadzały do sytuacji, może nie za każdym razem groźnej, ale zmuszając naszych zawodników do powrotu, i to nawet 6-7 pod naszą bramkę, to z jednej strony zawodnicy bardzo chcieli, żeby jednak jak się nie da wygrać, to zremisować, a z drugiej strony no to też musiało odbić się na końcówce meczu, bo proszę zwrócić uwagę, że inaczej się biega po błysku, jak się wygrywa. Inaczej się biega, jak się przegrywa, tym bardziej przy własnej publiczności i chce się pokazać jak najlepszej strony, a siła, szczególnie szybkości, ubywa. Patrzyłem na Mariusza, naszego Pawelca, ostatnie 10 minut.
to widziałem, jak był, nie pasuje to słowo, sponiewierany przez skrzydłowych Korony, czy Sobolewskiego, czy drugiego. Jeżeli mogę powiedzieć, że w całym meczu Mariusz zagrał absolutnie poprawnie, walczył i był zawodnikiem dla nas znaczącym, to potem już widziałem, że pewnie gdybym miał inny wynik i nie dokonał zmian, to pewnie by Mariusz poszedł na ławkę. To większy problem od kibiców mam ja i kierownictwo klubu, ponieważ to, co zawodnicy zrobili w jesieni, to doprowadziło do pewnego miejsca, w którym również plany i, że tak powiem, rozmowy na temat, co dalej ze Śląskiem poczyniono. Co do drugiego pytania, ja znowu użyję języka bokserskiego, chociaż jest to nieporównywalna dyscyplina. No, po tych bramkach ze stałych fragmentów gry czuliśmy się jak bokser, który upadł po nokaucie i wstaje, ma dalej walczyć. Druga bramka już w zasadzie w momencie, gdzie wszyscy, nie wspominając o mnie, liczyli na to, że jednak ten mecz doprowadzimy do końca bez porażki. Mogę powiedzieć, a może się da jednak na końcu coś zrobić, bo nawet jak dokonają tych dwóch zmian, to coś się tam działo pod bramce. Były zalążki, ale Korona była tak skomasowana w obronie, że tam było trudno jeszcze co wymyślić, tylko nawet piłkę przepchnąć. Pan szczególnie z Wrocławia wie doskonale, że gra w środku boiska, mając mimo wszystko takich zawodników jak właśnie na dobrym boisku, jest nieporównywalna do dzisiejszej wielu fragmentach gry i kopaniny, prawda? No, w tych warunkach wyszło to, co wyszło. Nie piję, ale prawdopodobnie bym wiedział, co to znaczy być na kacu. Pewnie nie umieją grać tak jak Korona. Mam na myśli prostą grę popartą walecznością, ale chcę absolutnie podkreślić, mając bardzo doświadczonych zawodników, wielu. Już taki Bukowicz w środku to nie byle kto. To jest gwiazda, która już w swojej karierze grała mecze naprawdę na wysokim poziomie. Korzyn, który dzisiaj, nie wiem czy słabiej grał, ale był na tyle groźny, że zawodnicy Śląska ciągle musieli na niego zwracać uwagę. Sobolewski, który grywał również wspaniałe mecze w naszej lidze, dzisiaj był zawodnikiem. No mogę powiedzieć, co, daj Bóg, żeby moi pomocnicy tyle się nabiegali dzisiaj, co on. Ale to chodzi o to, że nie, że ktoś jest lepiej przygotowany. Chodzi o to, że ktoś ma takie umiejętności. Prosta sprawa. No wszystko na to wskazuje, że trzeba wszystko zmienić. I piłkarzy, i trenera. Proszę zwrócić uwagę, że Korona od pewnego czasu, jak trener Ojrzyński przyszedł do tego klubu, to właśnie zaczęła tak grać. W pewnym momencie to się zakończyło. Myśmy grali nie tak jak Korona i zakończyliśmy w miejscu, pan pamięta jakim. I pan dzisiaj mnie doradza, aby zacząć grać tak jak Korona. Poczekajmy, może za dwa tygodnie będzie miała problemy Korona. Nie wiem, czy się nie da. Nie wiem, czy się nie da. No ja nie mogę dzień zawodników na piwo im powiedzieć, chłopy, od dzisiaj macie grać tak jak Korona, walczycie, gryziecie, kopiecie do przodu i nie dajemy się żadnej drużynie w kraju. Jest już i dopiero 4 kolejki.